Ja powiem troszeczkę inaczej, od innej strony zacznę. Chciałbym wrócić do meczu ostatniego. Wygraliśmy Super Puchar, byliśmy w tym meczu lepsi na boisku, a niektórzy dziennikarze krytykują nas za to, że byliśmy w formie, a drużyna z Rzeszowa nie. Bądź mają problemy fizyczne z zawodnikami, kontuzje. Moja prośba jest taka, szanujmy się nawzajem, szanujmy się jako drużyny, bo dzisiaj drużyna z Rzeszowa po prostu wygrała mecz, gdzie dobrze zagrała. Popełnili mniej błędów od nas. Super kończyły im skrzydła i wykorzystali szansę, że nas mogli pokonać na tym dosyć ciężkim terenie. Także my szanujemy przeciwnika i chcę powiedzieć, że dzisiaj naprawdę sportowo drużyna z Rzeszowa bardzo dobrze grała. Dziękuję za gratulacje. Powiem niedużo. Fajnie, że wygraliśmy, ale widać w naszej grze, że dużo jeszcze do poprawienia i też falowała u nas gra, jak widać było w setach. Wszystko robiliśmy, a nic nam nie udało, nie wychodziło. Nie? Także musimy podkręcić swoje problemy u każdego. No i mam nadzieję, że powoli pójdziemy do przodu, żeby pokazywać jeszcze lepszą siatkówkę. No i fajnie, że dzisiaj wygraliśmy i takie zwycięstwo cieszy kibiców i my szczęśliwi z tego, że dali im to szczęście. Myślę, że tutaj Oleg Akrem bardzo dobrze omówił to spotkanie. Widać falowanie, jeżeli chodzi o dyspozycję. Ta drużyna, która, tak powiem kolokwialnie, złapała drugą za gardło, to trzymała od początku seta do końca. Popełniliśmy rzeczywiście dużo więcej błędów. Już nie chodzi mi o te błędy, które są faktycznie siatkarskie i wynikają gdzieś tam z pomyłki w ataku, w bloku czy w przyjęciu, co jest oczywiście normalne przy ostrej zagrywce przeciwnika. Natomiast no bolą na pewno te błędy, gdzie są nieporozumienia, gdzie jest piłka sytuacyjna oddana. Cóż, nad tym musimy pracować. To jest sprawa dużej koncentracji, dużego spokoju w grze. Będziemy pracować, żeby to wyeliminować. No cóż, drugi mecz w roli gospodarza, wzorem ubiegłego roku, ponowne zwycięstwo 3-2, tak mówię, na tym etapie, co Jacek powiedział, gra faluje i w naszym wykonaniu nawet bym powiedział, że jest bardziej chimeryczna jak Skry i na pewno przed oba zespoły muszą dużo pracować, żeby złapać ten rytm. Przerwę może, że tak powiem, że życzę Skrze wszystkiego najlepszego na turnieju teraz w Katarze i myślę, że taki mecz jest w stanie im też w jakiś sposób pomóc. Co do samego meczu, to co Jacek też powtórzy jeszcze raz, że to co powiedział, że jednak na początku seta, który zespół złapał rytm, taką przewagę już dociągnął to do końca. W pierwszym secie, tylko o jednym secie chcę powiedzieć, no, skuteczność taką miała Skra. W ataku, w pierwszym ataku to jest na kosmicznym poziomie, więc naprawdę z tak grającą Skrą niewiele zespołów miałoby szansę powalczyć. Dziękuję.